Witam w kolejnym vlogu. Poprzedni się podobał, o czym daliście znać w komentarzach. Bardzo dziękuję. Dzisiaj lecimy dalej z tematem i tak jak obiecałem, odpowiem na komentarze. Konkretnie na jeden komentarz, który pojawił się pod filmem Wielki Miks Prac Leśnych. Tam pojawił się komentarz, konkretnie pytanie o spodnie, o ubrania, w których możecie mnie zobaczyć. Dlatego dzisiaj sobie o tym opowiemy. Jeżeli ktoś ma problem z tym, że reklamuje, że pokazuje jakieś produkty, to najlepiej niech wyłączy ten film już teraz. Będę rozładowywał i przy okazji powiem parę zdań o tych spodniach. Któregoś dnia zadzwonił do mnie Michał z Danrola i mówi: Piotrek, słuchaj, wyślę ci spodnie, przymierzysz sobie, obejrzysz i powiesz, co o nich sądzisz. Ja mówię, no spoko, no to wysyłaj. Tak naprawdę nawet nie wiedziałem, co to są za spodnie, nie wiedziałem, ile kosztują, no ale spoko. Dostałem te spodnie, tak patrzę, takie jakieś kolorowe, marki w sumie nie znam. Jest to marka Axeman. No nie wiem, ja o tej marce nie słyszałem wcześniej. Myślałem, że to jakieś takie niskobudżetowe spodnie. Przymierzyłem, kurczę, wygodne. Wcześniej pracowałem w spodniach, powiedzmy, niskobudżetowych, za które płaciłem około 400 zł. Powiem wam, że zdziwiłem się, kiedy ubrałem te. To z ciekawości wchodzę sobie do internetu, wklepuję nazwę tych spodni, model. Na stronie polskiej nie wyświetliło mi się nigdzie, w żadnym sklepie, natomiast wyświetliły mi się strony niemieckie. No i troszkę mi szczęka opadła. Na stronie producenta 329 euro. W innych sklepach nawet te ceny w okolicach 350 euro. Spoko. Dzwonię, czy tam piszę do Michała, pytam się, ile za te spodnie. Mówię, 400 zł. Dokładnie 399. Zdziwiłem się po raz kolejny tego dnia. Mówię, spoko. Wziąłem te spodnie i pojechałem do ojca też, żeby sobie przymierzył, zobaczył. Przymierzył, obejrzał i już mi ich nie oddał. Kolejnego dnia zamówiłem jeszcze jedne spodnie dla siebie i jedne dla naszego pracownika, czyli łącznie mamy 3 pary. Spodnie antyprzecięciowe w pierwszej klasie ochrony. Pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to to, że są bardzo elastyczne i nie krępują ruchów. Moje poprzednie spodnie niestety, ale nie dawały takiego komfortu. Spodnie są regulowane w pasie przy pomocy rzepów z jednej i z drugiej strony. Dzięki temu można idealnie dobrać obwód pasa do swoich potrzeb. Oczywiście są też szlufki na pasek, a z zapięciem szelek też nie będzie problemów. Kolejna ważna sprawa to wentylacja. Co prawda nie miałem okazji pracować w innych, drogich markowych spodniach, ale w tych czułem się dobrze nawet przy 20 stopniach Celsjusza. Dobrą opcją są wentylowane nogawki, które pozwalają na poczucie powiewu świeżości tu i ówdzie. Nie spodziewałem się, że takie małe otwory wentylacyjne mogą dać taki efekt. 2 boczne kieszenie zapinane na suwaki i 3 powyżej kolana. Ta ostatnia jest wodoodporna. Na drugiej nogawce kieszeń na pilnik i 1 kieszeń na pośladku. Nogawka od wewnętrznej strony ma ściągar z gumką oraz haczykiem, który zaczepia się o sznurówkę. Zapobiega to na przykład dostaniu się śniegu do buta zimą, a latem jest to dodatkowa ochrona przed kleszczami. Kolorystyka nie każdemu może się spodobać, ale to już kwestia gustu. Pokażę wam jeszcze jedną fajną rzecz, którą odkryłem zupełnie przypadkiem.
Zobaczcie, tutaj te takie czarne jakieś wzorki, one są zrobione tak jakby z jakiejś gumy. I zobaczcie. Teraz lejemy wodę. Nie wsiąka. Nie wiem, czy w ogóle nie wsiąka, czy wsiąka powoli, ale wychodzi na to, że nogawki są też nieprzemakalne. A to się przyda, zwłaszcza zimą albo na jakieś koszenia, kiedy jest na trawie rosa. Super, dla mnie bomba. W momencie, kiedy tworzę ten materiał, spodnie nie są dostępne. Pierwsza partia rozeszła się błyskawicznie, na kolejną trzeba poczekać. Link do sklepu wklejam w opisie, kto jest zainteresowany, może sam śledzić sytuację. Film ma charakter informacyjny, wierzę, że moi widzowie sami potrafią ocenić wartość i użyteczność pokazywanych przeze mnie produktów. Ja jestem zadowolony, spodnie z czystym sumieniem mogę polecić, ale do zakupów nie namawiam. Dzięki za obejrzenie i jak zwykle liczę na Wasze łapki i komentarze. Widzimy się wkrótce w kolejnym filmie, cześć!